Jerzy Owsiak mówi, że nie podoba mu się szybkość, a szybkość praktycznie jest obecna w życiu. Powiedzieliście, że ta szybkość generuje też różne niebezpieczeństwa. Były przysłowia, miasto, żeby zwolnić. Ale czy, i tu chciałbym Was zaprosić do jakiejś rozmowy, czy umiecie zwalniać? Czy sami potraficie zwolnić swoje życie? Czy potraficie podać jakieś przykłady, że komuś udało się w jakiś sposób zwolnić w życiu? Albo jak napotykacie przeszkody w tym zwalnianiu? Spróbujmy. Podzielcie się. Chciałbym, żebyście podzielili się swoimi własnymi doświadczeniami dotyczącymi zwalniania w życiu, czyli bronienia się przed prędkością. Czy w ogóle uważacie, że trzeba zwalniać? Czy udaje Wam się zwalniać? Czy macie jakieś sposoby na zwalnianie? Albo co Wam najbardziej przeszkadza w zwalnianiu? Bardzo proszę. Spróbujcie. Strach przed czym? Przed tym, że zostanie się z tyłu i będzie odtrącony. Że nie będzie się na czasie, że będzie gdzieś czegoś wiedział, albo nie będziesz nadążał za czymś. Nie nadąży się za tym. A jak się czujecie? Ja też ulegam też pewnemu, bo świat jest taki, jaki mówisz, nie? On jest szybki i wpływa na człowieka, żeby też był szybki. Nie? Jeżeli coś się dzieje, że nie ma tej szybkości, na przykład kontaktu, to się źle czujemy. Ja pamiętam, ja często wyłączam komórkę, nie? W różnych sytuacjach. Nie wyciszam, tylko wyłączam, nie? Ale zdarzyło się, że kiedyś wjechałem na kilka dni, wyłączyłem komórkę i zapomniałem kino. Wiedziałem, że za 3 dni dopiero będę w domu i będę i oczywiście raz próbowałem, komórka zablokowana. Odblokować, no muszę mieć kod. Oczywiście tego kodu nie pamiętam, jest w domu. Nie? Za 3 dni dopiero dostanę się tego kodu. I 3 dni odcięty, nie? 3 dni ktoś nie będzie mógł do mnie zadzwonić. Ja też nie będę mógł zadzwonić, bo też wszystkie numery w komórce. Nie? I takie poczucie, no kurczę, dyskomfortu. No coś jest nie tak, nie? Czyli coś takiego macie? Podobną rzecz? A, czy nie jest jak z tym dostarczą? Że coś jest nie tak. Słuchajcie, opowiem wam, może nie uwierzycie w to, bo to jest kwestia, jest to kilku lat. Kiedy ja w waszym wieku jeździłem na oazę w górę. Kiedyś nie było alkoholu. To też, znaczy to nie było. Słuchajcie, poszło też. Ale jest fajnie. Nie było telefonu. U mnie w domu nie było telefonu i był problem rozwiązany. Czyli nie dzwoniłem do domu, bo nie było gdzie zadzwonić. A niektórzy byli szczęśliwcami, wybrańcami, mieli telefon. Nie? I żeby zadzwonić, to była bardzo prosta rzecz. Nie? Z Biczarowa czy Stołowego szło się 4 km do Porolina na pocztę. Tam się zamawiało międzymiastowo, czekało się 2 godziny. Godzina, może szybko poszło po znajomości. Dzwoniło się do domu. Dziękowało się, a przez 4 km z powrotem, nie? Do środka i już można było zadzwonić. Nie? Rzecz dzisiaj nie do pomyślenia. Nie? Człowiek wychodzi z zasięgu i czuje dyskomfort. Nie? Z drugiej strony dzisiaj mamy łatwość tego kontaktu. Nie? Tu SMS, tabureczka, e-mail. To jest takie łatwe scan, możemy widzieć, nie? Naszego rozmówcę. A z drugiej strony kto dzisiaj pisze listy, takie normalne. Urząd podatkowy. No tak, skarbowy, pomijam biblioteki.
to ci przyślą, nie? Ale łatwość kontaktu, a z drugiej strony jakaś płytkość tego kontaktu, nie? Czy taka przecena chyba tego wszystkiego. Dawniej się czekało na ten list, to się czekało. Się pisało, wysyłało. Poczta działała jak działała. Potem przychodziła odpowiedź. Może takie średnio praktyczne jest. Znaczy to było lepsze. I tak i nie. Każdy tęskni do swojej młodości. I tak i nie. I tak i nie. Taka muszę powiedzieć. Ale spróbujmy. Słuchajcie, spróbuj pomyśleć. Bo pewna łatwość byłaby czymś dodatkiem, nie? Czy jakimś plusem. No fajnie, jest coś łatwiej zdobyć. Nie? Ale czy jeżeli ja tęsknię, to nie za trudnością w kontakcie, tylko że za jakością tego kontaktu. Jak do mnie przychodzi SMS, to jak wam rzuci okiem, przeczyta, owszem, ale nie zatrzymuje się na tym. Bo za chwilę następny przychodzi, bo za chwilę mail, bo za chwilę gdzieś lecisz, nie? Jak przychodził list, to było to święto. To się na tym zatrzymał, otworzył, przeczytał, drugi raz przeczytał. Było co czytać w tym liście, nie? Bo to był list, który miał czasami kilka stron. Uwierzcie. Dzisiaj tego nie ma i chyba szkoda. Dawniej, żeby zdobyć jakąś wiedzę, na przykład trzeba było pójść do biblioteki, wypożyczyć książkę, znaleźć. Dzisiaj otwierasz przeglądarkę, wpisujesz hasło i w sekundę, a w zasadzie w ułamek sekundy, masz wiele informacji. To, że tylko jest zweryfikować, porównać i tak dalej, to też Cię nic nie kosztuje. A jak Cię nic nie kosztuje, to przestaje być to ważne. Teraz modne są poradniki szybkiego czytania, kursy czy szybkiego czytania. Niektórzy ludzie chcą szybciej czytać, nie? Ja sobie zastanawiałem się, czy nie warto by wydać poradnika, jak wolno czytać. Na przykład w starożytności ludzie czytali zawsze głośno. Jak czytali głośno, to musieli siłą rzeczy czytać wolno. Ale może więcej myśleli o tym, co czytają.